I am Hanneman, a Crest scholar and professor at the Officers Academy. Epicki wąs ma, dudes! Mogę ci teraz to powiedzieć w twarz. I wonder if you bear a crest of your own. When next you have a moment to spare, I insist that you pay me a visit so we can delve into the subject further. Ja pierdzielę, godzina 12 minut nagrywania i widzieliśmy tylko jedną mapę. Jezus, będę chyba musiał trochę przedłużyć jednak dzisiejszą sesję. Do 3 godzin mam nadzieję. I'm Manuela. I'm a professor, a physician, a songstress, and available. It's nice to meet you. Proszę mnie nie podrywać, bo pani jest o wiele starszym milfem. Piosenkarka? O, zainteresowało ją to. I belong to a renowned opera company. Perhaps you've heard of me? The Mittelfranc Opera Company is beautiful, peerless. Przysłałem the Mittelfranc Opera Company. Spare our colleague the needless chatter, Manuela. Ale ja tam pogadać zawsze można, nie mam z tym nic, żadnego problemu, ale no, żebyście mi tylko krzywdy nie zrobili. Now then. It seems you'll be taking charge of one of the Academy's three houses. Hell yeah! Ale ja nie chcę uczyć! I expect you haven't yet been briefed on the nature of each, have you? No w sumie tak, jestem tutaj taki trochę nowy i zielony, i dosłownie i w przenośni. Do you really not know? Fine, I'll do you a favor and explain. Czy to będzie na teście? The Officer's Academy is comprised of three houses of students, each of which is closely affiliated with its region of origin. By the way, tytuł nam się pokazał w tym, co ona powiedziała. Hell yeah! Jeszcze tylko Fire Emblem brakuje. The Black Eagle House is for students from the Adrestian Empire. Their house leader this year is Edelgard, the Imperial Princess, who is in line to be the next Emperor. Czy ktoś powiedział, że ona ma epickie włosy? Jak nie, to ja powiem, że jej kolor jest zajebisty. A skoro mowa o niezajebistych włosach. Their house leader this year is Prince Dimitri. He is to be the next king of Fargus. Lastly, there is the Golden Deer House, which is for students. W sumie on też z tego, co widzę, ma warkocz. I kolczyk, Jesus! To dopiero się nazywa styl. Their house leader is Claude, grandson to Duke Regan, the leader of the Alliance. Ale po karnacji widać, że to żółtek. I po pelerynie. The next emperor, king and sovereign duke are all here. It certainly is a promising year for the Academy. Ciekawe, co się spierdoli? W końcu to jest Harry Potter. Tu musi coś się spierdolić. I just hope none of tak naprawdę to nie. Treasures cause any trouble. Quite. For now, I suggest taking a stroll around the academy to get your bearings. And when you've a moment, please stop by my research laboratory. Okay, spoko, zrobimy to. The old man has a point. Oh, and keep in mind that I've only notified the house leaders that you're our new professor. It's more fun that way. It's only fun if they run. I suggest you try spending time with the students. Some odd ducks in that bunch, but they're good kids. I'm sure Lady Rhea will have more information for you tomorrow, but that should get you going. Good luck. You'll need it. Szczerze mówiąc, wprowadzenie w tej grze jest podobne do Persony 4, tak długo trwa też. Setet wie, że coś tutaj jest nie tak. Totalnie, totalnie. Ja też nie chcę, kurde, uczyć gówniaki. Ale nie mam żadnego doświadczenia w byciu nauczycielem, do jasnej cholery. Ja jedyne, co robię, to zjebane filmy na YouTubie i macham moim mieczem tam, gdzie trzeba. I tam, gdzie nie trzeba. I know worrying comes naturally to you, but there is truly no need. That stranger is Geralt's flesh and blood, after all. I can't say that's all too comforting. How trustworthy is this Geralt character? Is he not the man who went missing after the Great Fire 21 years ago?
By the way, Seth wygląda trochę jak Peanut Butter Gamer, tylko że ma zielone włosy zamiast ciemnego blondu. I would remind you that Flane is now here with us as well. I beg of you, please consider whether this is an unnecessary risk. Seth, they have my trust. Let that be enough for you as well. Mój Boże, znowu się odzywa ten zjebany, kurde... Windows 10, zamknij ryj, czekaj godzinę, debilu, wypierdalaj. Czemu to musi być takie w... Ja pierdolę. Jeszcze wyjdzie na to, że będę musiał specjalnie, kurde... ten kompa zresetować tylko po to, żeby zjebane update'y jakieś się zainstalowały, które i tak chuja dają. More importantly, I have received a report from Shamir. I am increasingly concerned about a matter regarding our suspicious individual. Czyli jednak tutaj są jakieś dramy. We cannot ignore those who harbor ill will toward the church, especially if they are frequenting Garrick Mach. Wiem, co zrobię. Chcesz tak kurwo jebana się resetować? To wyjebie wszystkie pliki instalacyjne Windows tego. Kontynuuj. Tylko 12 megabajtów, no ja pierdzielę. Kontynuuj, debilu. Tak. Bo ja mam specjalnie sobie skrót na pulpicie dałem do folderu, który ściąga te Windows Update. I wyjebałem te pliki i teraz kurwa, co i co zrobisz? Nawet jak będziesz pieprzyć o restart, to nic nie będziesz mógł zainstalować, chuju. A tutaj komp się zjebie. W sumie i tak mój komp jest zjebany, więc whatever. Yes, that matter is of great importance as well. I shall continue my investigation. Rhea, for now I will have faith that you are placing your trust with the utmost care. Wezmę się oprę o oparcie mojego siedzenia. Mam nadzieję, że skrzypanie mojego fotelu wam za bardzo nie przeszkadzało, ale mogę zrobić z tego ASMR, bo tak bardzo kurde skrzypi. Woo! Hell yeah, look at me! Look at me go! Kurwa, jebnąłem mikrofon, I'm sorry! To było niechcący, tak bardzo się ten zająłem machaniem Joy-Conami, że aż kurde jebnąłem w mikrofon. Kurde, nie ten? Słychać wszystko? Ta, wyłapuje dźwięk. Dobra, jest. O, scenka, budżet! Jak uczyć małe gówniaki dla idiotów? Książka mi się przyda. Otwarte drzwi na świat. Pamiętam was z intra. Czterooki. Fiolet. Bicza. Żarłok. Loli i depresja. I ruda. Czyje? Dobra, chuj. Gnojek. Sennik. Seksi i mały Loli w szota. Jojo. Boi się ludzi. Strzelec i ruda. Blondyna z dzidą i podrywacz. Spierdalaj. Ona jest okej. Okay. On jest... oni się lubią napierdalać we trzech. Właśnie podsumowałem jednym słowem wszystkie postacie w tej kurde grze. Przynajmniej wszystkich uczniów. Nie no, jest o wiele więcej, no nie to w nich niż tylko jednym słowem opisanie, ale hej. You're thick. Eksploracja. Tak więc no, kolejna mechanika tej gry. Możemy poruszać się po klasztorze i sobie chodzić po nim i tak dalej, no nie? I no i niestety są tutaj takie rzeczy jak sidequesty, które jednak dają nam dobre nagrody i można je bardzo szybko wykonać, więc to jest coś, co będę robił bardzo często. Ale będę pomijał dialogi, bo nie są interesujące. Chyba, że to są questy, które będą potrzebne, by poruszyć fabułę do przodu. Kto do mnie pisze na Discordzie?
What the fuck? Nie pisać, bo wpierdol dam. W sumie tak sobie myślę, że chyba jak jeszcze ten... Tak dobijemy do 2 godzin i... Kurwa, nie pisać! I zapauzuję ten... nagrywanie tylko po to, żeby kurde ten jebany restart zrobić, bo teraz będzie piał o to mój komputer. Twoje pierwsze zadanie, ale może najpierw po tym... Co teraz będzie, to zrobimy. I assume you are already aware that you will be teaching here at the Officers Academy, correct? Objection! Nie chcę uczyć! Nie mam do tego predyspozycji! To jest takie głupie! To start, please speak with the 3 house leaders. You should also take a look around the academy and acquaint yourself with your new home. No trzeba przyznać, macie rozmach, skurwysyny. Zobaczcie na te zajebiste żyrandole. That is your first task here at the monastery. Please let me know if you accept it. Once you have finished, come and speak with me. No dobra, trzeba jednak zaakceptować mimo wszystko, ponieważ... No i tutaj no questy, no nie, to questy wykonujemy i dostajemy za nie nagrodę. Są takie te... questy, które są potrzebne do przejścia fabuły dalej, są na czerwono. Zwykle one... To jest jeden quest raz na jakiś czas, że tak powiem. Na razie, raz na jakiś czas. Chociaż nie, dobra, nie będę ukrywał oczywistych mechanik. Ta gra ma kalendarz. I te potrzebne questy kluczowe, one się pojawiają raz na miesiąc mniej więcej, więc... Może tam w jednym miesiącu chyba ze 2 dostajemy na raz, ale no tak czy siak trzeba je chyba wykonać. Nie wiem, czy można je pominąć, tak szczerze mówiąc, bo ja ich nigdy nie pomijałem, bo można tutaj pomijać dużo rzeczy, ale no... Be sure to greet everyone. I will greet everyone. I imagine you were a bit surprised that I recommended you as a professor here. To wszystko twoja wina. Zaraz ci twoją kurde zbroję wsadzę ją do pierdzielonego błota i będzie brudna i będziesz musiał ją czyścić. Frankly, we had someone else in mind for the role, but they ran off during our dust up with the bandits. Ja też bym uciekł. Czy ja mogę uciec? Can't entrust students to someone who's abandoned them once before, huh? A czy on wiedział, że on będzie uczyć? You saved the lives of the students you came across. That at least was admirable. Now you should make the rounds. Go around the monastery and see that you greet everyone. Spoko. Zrobimy. Więc tak, to teraz zrobimy. Pójdziemy poeksplorować klasztor i ogarniemy... Jaki typ ludzi tutaj jest, tak naprawdę? Chwila. Jak się tu biega? B, dobra. Jestem zbyt przyzwyczajony do Monster Hunter Rise, w którym się biega trzymając ZR, więc hej. Ej, kurde. Whatever, co, gdzie ja muszę iść? Nie mogę przejść przez drzwi, ratunku, ratunku. A, dobra, przez strzał, w strzałkę muszę ten. Kurwa, kto do mnie pisze? 8 pingów. A, dobra, czaję. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Tak, minimapa. Dobrze wiem, do czego służy minimapa. Nie musisz mi mówić. Ja lubię zawsze oddać sobie na max oddaloną. Dobra, może nie max oddaloną, ale... Tak, w ten sposób oddaloną. O, no, czyli to jest max, dobra. Ładna scenka introdukcyjna. Reception Hall. Trochę małe tutaj. O, nagle wszyscy się zrespili. Spójrzcie na to. Jestem magicznym człowiekiem. Kurwa, te pingi z Discorda mnie wkurwiają. Kurwa! Nie pingować mnie! Dobra, kurde, czekajcie. Tak czy siak trzeba z Edelgard pogadać, nie? I z tamtymi dwoma, z Dimitrim i z Claude'em, więc przynajmniej to zrobimy. Pogadam z nimi, porobimy to, co oni chcą nam, żebyśmy porobili i wtedy zrobię pauzę nagrywania i po prostu zrestartuję komputer, bo kurwa nie będę mógł kurde nic z tym zrobić później. Boję się, że lepiej wolę zrobić tak, niż kurde, żeby mi zrestartował na siłę ten skurwysyn. So you've accepted a teaching position here. Tym bardziej dlatego, że okienka zamknąć się nie da.
No, ja nie tak, że miałem jakiś wybór z moją pozycją na nauczyciela. I never properly introduced myself, did I? My name is Edelgard von Hressbalk. A ja jeszcze nie powiedziałem ci, że masz epickie włosy. Lubię twój biały kolor, ale to już chyba powtórzyłem jakieś 50 razy do tej pory. I am the princess and heir apparent of the Adrestian Empire. I wonder if you'll be tasked with leading the Black Eagles. I hope you've had a chance to meet everyone. Would you like to know more about any of the Black Eagles? Hell yeah, powiedz mi więcej o członkach twojej chaty. No więc oto członkowie jej chaty, nie? Więc ogarnijmy ich wszystkich. Me? Well, some think I'm a bit distant, arrogant even, but there's little to be done. One day I must rise to become Adrestia's next emperor. What else? Well, it seems to me that we may have similar personalities. Ale lubię te introdukcje, te całe przedstawianie w ten sposób postaci. Jest całkiem stylowe, lubię to. Jeszcze kurde, okienko ze statystykami. To jest najważniejsze. Swap display. O, siema. Dramatic close-up. Dobra, więc tak. To co w sumie mogę tutaj powiedzieć, jako że ogarnąłem wszystkie domy przynajmniej raz, to mogę wam... Mam nadzieję, że wy nie słyszycie tych pingów, bo jeżeli tak, to naprawdę się wkurwię. Jako że ogarnąłem tą grę wszystkimi domami przynajmniej raz, wszystkimi ścieżkami, to mogę wam mniej więcej powiedzieć moje doświadczenia z każdą z postaci. Więc tak, Edelgard jest całkiem spoko. Ona jest, no jak widać, bardziej pod ataki fizyczne i no bardzo lubi topory, chociaż no jej siłą też są miecze i te flaga i ten hełm, ale słabością są łuki i książka. Nie lubi się uczyć i strzelać, więc tak, ogólnie no, jako postać w walce Edelgard jest całkiem silna. Pamiętam, że miała dość sporo HP, o ile dobrze pamiętam, ale to no, to jest też mocno zależne level upy od RNG, co o tym powiem później, jak już będziemy w samych walkach, no nie, już po uszy. I tak, no ja ogólnie byłem z niej zadowolony jako jako ludź, no nie, i było git, bug. Hubert is the heir of Marquis Vestra. He has served me since I was a child. You may think his blood runs a bit cold, but actually that's rather accurate. Still, if you can get past that, you'll see he's quite astute and reasonable. Okay, Hubert. Jako jednostka też jest całkiem okej. On ma dostęp do czarnej magii, która ma dość unikalne dość unikalne spele, że tak powiem, no nie? Chociaż i tak, tak naprawdę, jeżeli chodzi o magię, to każda postać ma swój tak jakby zestaw speli, których się uczy. I tak naprawdę, no, w większości przypadków te spele, to tak trochę mała różnica między nimi jest tak naprawdę. Bo i tak jedyne co robią, to zadają obrażenia albo leczą. Chociaż nie, w sumie biała magia jest taka bardziej utility, więc trochę leczy te HP, trochę leczy stanu, trochę podwyższy jakiegoś buffa da i tak dalej, no nie czasami. Ale no, więc jako jednostka Hubert był okej. Jego spellbook był też całkiem satysfakcjonujący. Jako postać nienawidzę go. Do szpiku kości, kurwa. Spójrzcie na niego. Patrzcie na tą mordę. Czego się uśmiechasz, chuju? Ja patrzę, już patrzeć na niego. Jak się na niego patrzy, to widzi, że coś jest z nim nie tak. I jest z nim dużo nie tak. Nie lubię go. Strasznie go nie lubię. I tak jak Edelgard powiedziała, jest zimny, chłodny i skurwysyn. Dobra. Kurwa, coś leci, za oknem jedzie. Ferdinand von Eyer. For some reason, he thinks of me as a bitter rival and is always trying to challenge me. It's terribly irritating. His house is that of Duke Eyer, which produces Adrestia's prime ministers. That family is perhaps too pleased with its own status. Okay, Ferdinand.
Ja, przynajmniej z mojego doświadczenia jego największym problemem było to, że miał dość mało szybkości. Chociaż tutaj widać, że szybkość jest jego najlepszą statystyką, to im dalej się jak z nim szedłem, no nie, tym bardziej ta szybkość trochę odpadała do tego stopnia, że no, miał problemy z dublowaniem przeciwników, ale aż tak bardzo on dublowany nie był, szczerze mówiąc, więc... Ale no, ogólnie ma dość zbalansowane statystyki poza odpornością, na to trzeba trochę uważać. Ogólnie, no, on dostał kunia, no nie, i ode mnie, i... No, był całkiem okej, szczerze mówiąc. Nie był słaby, ale no, nie był też taki aż... OP i tak dalej. No nie był po prostu okej. Okay. W sumie do tej pory to jest jedyne, co powiedziałem o każdej z postaci. Linhart. He's remarkably intelligent, but he only wishes to apply himself to tasks that particularly interest him and nothing else. He's also fond of, well, napping. If he had any work ethic or sense of duty to speak of, I suppose he would be destined to become an official of the Empire. Okej, okay, więc tak, Linhart identyfikuje się jako Linhart. I sexually identify myself as an attack helicopter. I tak, Linhart ogólnie jest bardziej postacią nastawioną pod magię, zresztą to widać po jego statach. Jego spellbook jest całkiem dobry, jeżeli chodzi o białą magię, bo dostaje warp, który jest bardzo przydatnym spelem, o którym, no w sumie teraz to tak pierdolenie o Chopinie pewnie dla was będzie i tak dalej, no nie, bo będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale tak czy siak, jako postać wsparcia Linhart jest dobry. W sumie nawet jako postać ofensywna też. I ogólnie nie miałem z nim żadnych większych problemów. Linhart jest jedną z lepszych postaci w tej grze. Jako charakter, tak jak powiedziałem, jako postać, no, identyfikuje się jako Linhart, bo on to totalnie ja, bo co, ja też lubię spać. I też niby jestem bardzo inteligentny, ale tylko do tych rzeczy, których chcę, których mnie interesują. I ma zielone włosy, what the fuck? Czego się uśmiechasz, lalusiu? Dobra, Kaspar. He's the second son of Count Burglies. He has no inheritance in his future, which is perhaps why he's always so eager to prove himself. He's overly energetic and rushes headfirst into any battle. If he ends up in your care, be sure to keep a close eye on him. No i w sumie tutaj, jeżeli chodzi o to, co powiedziała Edelgard, żeby go pilnować, to jest totalnie tak. Na Kaspara trzeba uważać, bo mimo tego, że jest ustawiony na siłę i tak dalej, no nie na fizyczność, to jest dość miękki moim zdaniem. Chociaż no, swoje wytrzymać potrafi, jednak jego dość niska obrona z tego, co miałem, no nie, jak przechodziłem tę grę po raz pierwszy, plus szybkość, która już nie była, nie, no już tutaj Kaspar bardzo często był dublowany i trzeba było na niego uważać, no nie? To po prostu, no szczerze mówiąc, Kaspar jest taki trochę... ale no, jako postać też jest całkiem spoko. Ma niebieskie włosy, tylko że jakieś takie fluorescencyjne, ja pierdziu. Tak czy siak, Kaspar, w sumie najlepiej Kasparem iść w pięści. Chociaż ja tego nie będę robił, bo mam już swój plan, jak będę rozwijał każdą z postaci. Bernadetta. She's Count Varley's only daughter. I suppose you could say she's a bit eccentric, but she seems like a gentle soul. I believe she shut herself away in her quarters and doesn't care to leave, but don't worry, I'll make sure she finds her way to class. No, jako Bernadetta też trochę się identyfikuje, bo to jest, kurde, introvert as fuck, no nie? Ogólnie, no, Bernadetta lubi łuki, lubi też włócznie, dzidy chapać, dzidami władać, kurwa! Tak czy siak, no, ona podpada pod Fire Emblemowego early game łucznika, który...
ma dość niskie statystyki, ale po wytrenowaniu może być bardzo niesatysfakcjonujący do używania. Chociaż no ja łuczników lubię tak naprawdę. W sumie, mimo tego, że ten dużo tych pro Fire Emblemowych ludzi mówi, że łuki są do dupy, bo mogą tylko atakować z dystansu, nie z bliska, no nie, co powoduje, że razem z statystykami łuczników, że jak kurde się do nich ktoś zbliży, dwa hity to po nich i trzeba ich po prostu pilnować, no nie? Ogólnie Bernadetta może zostać zrobiona tak, jej build, żeby rozpierdalał wszystko, co popadnie, ponieważ jej umiejętność to Persecution Complex, no nie? W sumie tamte poprzednie postacie też miały swoje abilitki, ale to one to takie trochę ech. Tak naprawdę Bernadetta swoją abilitką odstaje, ponieważ z tego, co kojarzę, z tego, co wiem, ale nie jestem pewien, no nie, im tutaj pisze, że atak plus 5, kiedy jednostka nie ma full HP, no nie, ale nie jestem pewien, czy to im mniej HP, tym ona więcej dostaje tego ataku. Nie jestem pewien, jak to działa to dokładnie, no nie, ponieważ ja jedyne, co lubię robić, to trzymać wszystkich na pełnym pasku HP, bo ja jestem kimś, kto gra ostrożnie. I no, ogólnie muszę zobaczyć, jak tego builda OP zrobić, bo jestem ciekaw, jak to się zrobi, jak na czym to polega. Musiałbym, no, zerknąć na to. Tak czy siak, Bernadetta jest okej. Dorothea. Few commoners have joined the Black Eagle House, but Dorothea is an exception. She's a songstress from a famous opera company in the Empire. I'm not entirely sure what brought her to the Officers Academy. Widać, ktoś tutaj jest fanem JoJo. Dorothea jest właśnie tą osobą. Spójrzcie na jej czapeczkę. No totalnie Jotaro, jakby nie powiedzieć, nie? I jej strój też idealnie do niego pasuje, tylkoż brakuje, żeby powiedziała Yare Yare Daze. Nie, kurde, stój, nie skończyłem! Dobra, ogólnie Dorothea jako postać... najlepiej wbijać jej magię, mimo tego, że widać, że też mieczami umie się posługiwać, to jednak nie. Lepiej pójść nią full mag, ponieważ tak naprawdę hybrydowe klasy fizyczne i magiczne są trochę do dupy. Nie polecam. Lepiej pójść albo w fizyczne ataki, albo w magiczne, bo po prostu tak jest o wiele lepiej. Jej spellbook jest całkiem dobry. Uczy się Meteora, który jest spellem atakującym z daleka. I jako support no, do leczenia się przydaje, ale chyba jej nie ma zbytnio aż tak zajebistych białych czarów. Dobra, ale ogólnie Dorothea jest spoko. W sumie wszyscy są spoko. Nie ma tak naprawdę takiego obiektywnie złego ludzia, jeżeli chodzi o statystyki, no nie? Każdy ma swoje plusy i minusy, chyba że o jednej postaci mowa. Petra is the granddaughter of their king. Bridget is a vassal state of the Empire, which is how she came to be enrolled here. She's incredibly smart and studious. Więc tak, Petra jest bardziej zbudowana pod szybkość, no nie? Czyli ona będzie bardziej unikliwa, bardziej celna, ale no jeżeli chodzi o siłę, to tak trochę będzie jej trochę mało, ale jednak no jako tank nie polecam, bo jest dość krucha, jeżeli no mimo tego, że jest specem od unikania, to jednak jak RNG nie będzie po twojej stronie, to bardzo szybko Petra może dostać w pierdol i zostać zajebana, ale no ogólnie trenowałem ją w mieczach. I no, była całkiem okej, okay, ale jak patrząc na jej siłę, to myślę, że już wiem totalnie, jak będę ją rozwijać. Chociaż z drugiej strony. Jeszcze się zastanowię. W sumie nawet nie wiem, jaki w dom wybiorę, więc kurwa nie wiem. Tak czy siak. Grand Screed plus 20 when false HP jest większe niż 50. Właśnie też to jest dobre, że ona jest potworem, który może krytykować całkiem łatwo. Właśnie przez to, że jeżeli... No właśnie, no... Znaczy nie.
to jest mniej niż 50 HP. No, to staje się potworem, jak przeciwnik jest ranny. Plus 20 do kryta to jest, no, całkiem spory bonus, więc, no. Petra jako assassin będzie krytykować praktycznie cały czas. I to wszystko, co żeśmy mamy do powiedzenia na temat czarnych orłów. Idźmy dalej, gdzie tylko ja mogę iść. A, tędy mogę iść, dobra. W sumie ta sesja to będzie w jedno wielkie pierdolenie tak naprawdę. Ale hej, lubię gadać i let's play'e polegają na gadaniu, więc mam nadzieję, że dobrze się bawicie o tym, słuchając jak ja pierdolę od rzeczy. O, to ja! Z niebieskowłosym.